Witam wszystkich o poranku w środę 21 sierpnia. U nas padało, tak jak w wielu miejscach w kraju. I tutaj ogród jest właśnie cały pokryty rosą. Nie ma też za bardzo jeszcze słońca. To, co widać na pierwszym planie, bo miałam spisywać róże, które kwitną w dniu dzisiejszym czy w ostatnich dniach, tej ostatniej dekadzie sierpnia, bo wczoraj musiałam przedwcześnie skończyć. Zdążyłam tylko pokazać różę Lampion i na jej tle różę piżmową Dinki. Tutaj jest róża Jazz, róża okrywowa, bardzo znana. Róża, która prawie nie pachnie. U mnie, jak widać, rabata jest bogata w różne rośliny. Bylin jest może trochę mniej, ale są raczej takie, są trochę krzewy, trochę byliny, bo też są hortensje, są tutaj na przykład są liście derenia, też kwitnie trochę dereń, ale niektóre byliny tutaj nie przeżywały, dlatego że po prostu tu jest twarda, gliniasta gleba i nie tak dużo nasłonecznienia od strony północnej, więc tu na przykład pokłada się przetacznik i widać żółte kwiaty, to jest z kolei pięciornik, ale tak jak mówię, muszę tu roztropnie dobierać i nieraz wymieniać te rośliny, bo niektóre nie dają sobie rady. Dzisiaj widzę, o co do róż, dwie rzeczy. Raz, że rzeczywiście dużo róż kwitnie, jako to drugie kwitnienie. Niektóre ładnie, niektóre słabiej niż pierwsze. Też widzę, że jest trochę czarnej plamistości, a pewnie dlatego, że jednak dużo padało deszczów i tutaj na przykład widzę różę Yellow Fairy, i ta przykwitła, zaczęłam ją ogławiać, ale jeszcze nie do końca, i część liści jest ładnych, a część tam troszkę jest chorych. Tak samo widzę na Jazzie, trochę wygryziona przez opuchlaka, ale opuchlak jest już zaopiekowany. Natomiast myślę, że ten Jazz dzisiaj jest bardzo wysoko. Lampion dalej kwitnie, tak jak wczoraj pokazywałam. Myślę, że jest bardzo wysoko w pierwszej trójce, jak nie na jedynce. Natomiast Jazz jest w tej ścisłej trójce. Drugie kwitnienie bardzo pięknie wygląda. Bardzo lubię tę grę barw w tej róży. Chyba jest róża od Tantau, jak mi się coś pomyli, ja to przepraszam, to jest niewysoka róża, ale u mnie sięga tak, nie wiem, 70 cm. Te kwiaty, w większości zresztą róż u mnie nie pachną, mam tylko jedną w tej chwili taką naprawdę pachnącą różę, jest to Cafe Facet Rose, ale może do niej później, jak mi się coś, nie będę musiała wcześniej kończyć, tak jak wczoraj. Także ten Jazz jest bardzo piękny, taki różowo, łososiowo, nawet żółtawy. Bardzo to mi się podoba. Tutaj na dole widzę, że zakwitła jakaś róża. To też jest drugie kwitnienie. Ja akurat nie pamiętam, czy to jest Sternhimmel. Muszę sprawdzić. Nie. To jest Sweet Haze, ale tutaj jest takie miejsce, gdzie mało co mi chce rosnąć. Nie wiem czemu. Być może jeszcze na jesieni będę tutaj zmieniać to Sweet Haze tutaj też. Z tym, że ono jest niedawno wsadzone, może jeszcze trzeba dać mu czas. Zakwitła też róża, też niewysoka róża Amber Sun. Ona wygląda tak, jak tu widać u mnie w takim gąszczu zieleni, bo tu są też niepoprzecinane różne krzewy, niektóre małe, nawet drzewka, nawet i truskawki i co by tu jeszcze. Także ten Amber Sun wygląda fajnie. Mógłby być więcej, mógłby mieć więcej kwiatów, no ale przypominam, to jest strona północna u mnie. Także to też jest takie odpowiedź na pytanie, jakby ktoś chciał zapytać, jakie róże sadzić w miejsca półcieniste, bo ja mam półcienisty ogród. Także róża Amber Sun, też niewysoka. Nie pamiętam, czy to jest okrywowa, czy to jest rabatowa. Pewnie okrywowa, ale sprawdzę to jeszcze. Także taka ładna, rzeczywiście rozświetlająca, jak może nie tak jak Lampion. Lampion jest bardziej taka okazała, róża arbatowa, a to, przepraszam, bo krople rosy na mnie spadają, tamta jest troszkę mniejsza. Natomiast chcę koniecznie zwrócić uwagę, bo ta już zaczyna przekwitać, jest to róża Pink Forest Rose, róża no pewnie rabatowa, która strasznie podbiła moje serce, że się tak wyrażę. Tam jest nawet od niej nalepka, bo ona jest pierwszy sezon u mnie. Widać, że to jest nalepka od Cordesa. Już ją podniosę nawet. Na razie nie zostawiam te nalepki, bo póki nie nauczę się wszystkiego na pamięć. Tak. Moment.
momencik, ale przez chwilę spadł mi mikrofon. Także z tak zwanych rigerosen. I to jest róża bardzo specyficzna według mnie. Tutaj wsadziłam ją pod altanę, gdzie nie, za bardzo nic nie chciało ładnie kwitnąć, a też w donicach sztewilce raz kwitną, raz nie kwitną. I tutaj bardzo chyba mi się sprawdziła. Tak wymyślałam sobie, że jak ona się z definicji nadaje do płócienia i jeszcze nazwę ma taką Pink Forest Rose, a u mnie jest jak w lesie, a forest to jest las, no to może właśnie w takim prawie że lesistym kątku, bo tutaj też jest śliwa wiśniowa pisardi, że tu się sprawdzi i się sprawdziła. Także jakby ktoś szukał takiej róży, liście są naprawdę zdrowe i to, co o niej piszą, jest prawdą, bo czarnej plamistości jest teraz już w sierpniu bardzo dużo. Ja nie używam za bardzo chemii, chyba że nie mam wyjścia. Raczej na początku sezonu troszkę psikam na mszyce, a później już ogród radzi sobie sam, ponieważ występuje taki balans, już równowaga między fauną i florą i później już praktycznie tylko może opuchlak stanowi problem. No i ślimaki, ale w tej chwili jest już mniej. Raz użyłam takich granulek ślimakolu, ale takiego białe granulki, nie niebieskie i jest to podobnoż produkt ekologiczny. Mam go gdzieś tam w altanie nawet. Ojej, jeszcze mi się przypomniało, że w altanie po gościach zostawiłam fasolnik. Muszę go gdzieś tam wystawić, bo nie będzie miał wody. Także to od razu czynię tym samym. Także ta róża Pink Forest Rose jest specyficzny, ma wygląd, jest bardzo bujna, mimo że w spłucieniu, jak widać, ma wiele pąków, to jest wspaniała cecha i ona jest taka inna, ma takie jakby trochę płatki nierozchylone, jednakże bardzo podoba mi się ten amarant i cieszę się, że właśnie kupiłam w tym kolorze, który bardzo lubię, ja i mama lubimy taki kolor i bardzo polecam tą różę. Również widzę, że jest drugie kwitnienie róży Lovely Fairy na pniu. Ja na niej mówię róże na tutce, które kupiłam na początku sezonu. Ona przyszła w donicy od którego to było szkółkarza, takiego znanego szkółkarza, ale to nie był ani róże ogrodowe, ani być może od Roza Ćwik, tak. I widzę, że już zaczyna tych kwiatów być coraz więcej, a to jest ten kolor amarantowy. Tutaj też dość zdrowo wygląda, od razu pokazuję liście. I tu mi pasuje właśnie do tej róży Pink Forest Rose, więc tym bardziej ten kącik mi się tu będzie podobał. Co jeszcze? Pokażę tę różę, która... Tu jeszcze przy okazji mam nowy dywan, zamówiłam z Belliani nowe właśnie siedziska z zisku na wyprzedaży, to już mówiłam, też zahaczę tylko, że coraz więcej jest liści w tym wilczom leczu białobrzegim, który zasiałam i jednak się nie zepsuł, też że kwitnie mi dalia, strasznie piękna i też dmuszek jajowaty, który siałam, bardzo ma fajne takie kotki. Jeszcze będzie ich więcej, mam nadzieję. No i dużo kwitną też zawilce japońskie. Właśnie obiecałam mamie, że jej dosadzę, bo nie ma tego zawilca. I tutaj się zastanawiałam, co to jest, czy to nie jest firelizy, ale mi przecież padła firelizę, tylko jedna u mamy bardzo pięknie kwitnie. A to przecież jest Café Facet Rose. Ona tak cudnie pachnie. To jest jedyna róża, która naprawdę mocno pachnie 5x5. Ja zawsze zapominam, która to jest tam od Tantała, czy która od Cordesa. Ja mogę to podpisać wszystko, ale to jest niewysoka róża, pewnie rabatowa, ale sprawdzę jeszcze. Charakteryzuje się tym, że ma przeboski zapach, właśnie tak mówił pan Hyży i nic to się nie, wszystko to było prawdą. Natomiast tutaj, ponieważ tak jak mówię, no w tym roku dużo pada, jest wilgoć, ona ma trochę plamistości. Piękna, prawda? Ale jak ona pachnie. Musiałam ją powąchać. No to jest taki zapach po prostu, taki kwiatowo-kwaskowy, taki cytrynowy, nie wiem jak to powiedzieć, cudny po prostu. Przepiękna róża i ona tu prawie w zupełnym cieniu kwitnie. Niesamowita rzecz po prostu, bo tu obok mam też kamelota, który gdzieś tu się zgubił, ale w ogóle nie chce kwitnąć. W tym Queen of Hearts też nie ma drugich kwiatów, więc
co mam o niej mówić. Tutaj z boczku jeszcze trochę resztka kwitnienia maksiwity, ale ta maksiwita no tutaj jest zasłonięta przez tą starą machonię, i znaczy czteroletnią, i też brzoskwinię, więc pewnie trzeba by tu coś podciąć, ale co mam zrobić, no ciągle mam coś do zrobienia i tak to właśnie wygląda, że te kwiaty tutaj po prostu rosną sobie same w tym gąszczu. Jeszcze raz pokażę ten lampion, jeszcze powiem słowo o tej mojej ulubionej, to jest jedna z moich ulubienic, jedna z pierwszych moich róż, parkowa Dinki. Dinki jest różą, która miała urosnąć do 1,20-1,30 m, a u mnie jest wielkim potworem, który tutaj przy winorośli się pnie tak. Ja ją przywiązałam oczywiście trytytkami tutaj do ogrodzenia. Ma dwie odnogi, lewą, prawą. Nie wszystko zdołałam przyciąć, bo jest już tak duża, ale właśnie tam też jeszcze będą nowe pąki. Ona sięga nie 1,30 m, tylko jak powiem, że 2,5 metra, to też nie skłamię. Ta róża ma piękne kwiaty, takie też amarantowe. Ja lubię ten kolor, lubię właśnie w żółci, w herbacianych kolorach, lubię też róż. Tak wygląda. One mają wielkość 3-4 cm, nie pachną, ale są przecudowne. Mówi się, że to jest bardzo zdrowa róża. Rzeczywiście większość liści jest zdrowych, chociaż jak się tak tam dalej przyjrzymy, trochę plamistości też ma. O, widzę, że na winoroślach jest jakaś choroba. To jest nowość, nie widziałam. Na to nie przez te deszcze. To jest róża belgijska z firmy Lens. Też myślałam, że bardzo stara, ale ona jest około 2000 roku, może rok wcześniej wyhodowana, też wielokrotnie nagradzana. Róża parkowa, rewelacyjna. Bardzo ją uwielbiam, chociaż u mamy posadzona jako taka róża praktycznie na rabacie, nie wygląda tak okazale, jest dużo niższa i jest mniej amarantowa, więc może tutaj cechy jakoś tej gleby, może to usadowienie, może to, że ją tak posadziłam jako na ogrodzeniu, to wszystko mogło spowodować, że właśnie tak rośnie. Ja nie sypałam żadnej, nie wiem, jaromili czy innych nawozów o różnych nazwach. Ja po prostu podawałam raz w roku obornik na wczesnej wiośnie. Czasami też daję go na jesieni, ale raczej na wiośnie. I być może też dosypywałam na pewno chyba nawóz do winorośli i mogło się tak stać, że ona trochę tego nawozu, dedukowanego po prostu do winorośli. Być może też trochę spiła ten nawóz po deszczach z winorośli. Przepraszam, bo komary muszę tu przyspieszyć. Róża Dinki, to jest róża holenderska, ma też około 25 lat, myślę, plus minus. Trochę ma plamistości, nie pachnie. Moja ulubiona róża okrywowa, taka, przepraszam, ale komary muszę się podrapać, bo one nie wytrzymam. Tu przekwita róża Lemon Fizz, ale już są ostatnie kwiaty, też może jeszcze trzeba będzie ogłowić, może da rady trzeci raz obrócić. Także to jest róża Happy Chappy, ona lubi się też przebarwiać w niektórych ogrodach, tak na pomarańczowo, później nawet trochę żółtawe, coś jak może nawet jazz, ale u mnie jest raczej różowa. O, witamy Państwa truskawków, witamy do zjedzenia pyszne w donicach pomidorki i też kolejne zawilce japońskie. Tam z tyłu, znaczy tutaj widać jeszcze jeden kwiat od róży tej niby PiS i tam z tyłu to jest chyba kwiat jeszcze tej róży pana Rejowskiego Aliny, ale ja tam nie będę wchodzić, bo jest bardzo mokro, więc już się ograniczę. Tu oczywiście moje begonie, tunie i tak dalej. Wilce tu są, nasturcje i tak dalej. Tutaj widzę krzeczastą werbenę. Natomiast tam z tyłu też nie chcę wejść, bo jest bardzo mokro. Ale nad pięciornikiem krzywiastym widać taką różę, unikatowy kolor, taki pomarańcz, morelowa. To jest róża Margot Koster. Ona jest chyba holenderska lub belgijska, rzadka. Bardzo fajna. No, moja wina, że nie oczyściłam z chwastów. Pewnie by kwitła jeszcze piękniej. To nie jest duży kwiat, ale ona nie pachnie, ale bardzo mi się podoba ten kolor. Widzę, że radzi sobie u mnie. U mnie nie wszystko przeżywa i nie wszystko ładnie kwitnie, a ta róża jakoś tutaj dała radę. I tutaj widzę też będzie drugie kwitnienie róży Pompeji. To jest nowa róża. Szukam etykiety. Liliputów od Cordesa. Tak.
To jest nowa róża, która wielu osobom się spodobała. Bardzo taka inna, trochę podobna może do tych róż, takich jak rokoko, tym podobne. A propos pomponella, mi coś tutaj nie zakwita drugi raz. I podoba mi się ten kolor. I jeszcze, oj, chciałam pokazać róże Oriente Lile, ale właśnie widzę, że opadły po deszczu kwiaty, więc nic już nie pokażę. Ojej, muszę wyjść, przepraszam, ale jest duży gąszcz tutaj. Ja mam tak już nastawiane, nasadzane, że trudno tu się poruszać. Tu jest róża Jazz. Tu już byłam. Tutaj jeszcze kwitnie, oprócz tego, że są już pączki, zawiązki właściwie owoców na rugozach, to też jeszcze trochę kwitną i to też mnie cieszy, bo w tym roku z powodu przemarznięcia dużo tych kwiatów nie było. I co jeszcze jest ostatnią tutaj różą, jest róża Coral Lion's Rose, która jest znaną różą, bardzo lubianą. Tutaj u mnie w cieniu ma mały kwiat, ale kolor ma bardzo piękny. Jestem jej wdzięczna, że zakwitła tutaj w cieniu. Też liście wyglądają dość zdrowo, za wyjątkiem tego, mimo przecież dużej wilgoci, mimo tego, że są trochę wygryzione przez opuchlaka, ale tak jak mówiłam, tu już żeśmy zastosowały z panią sąsiadką środek. Czekamy na efekty. Kolor ma wspaniały. Tam jeszcze była Purple Silhouette, ale nie dziwię się, że ona nie kwitnie. Było pierwsze kwitnienie, ale po prostu ona zarosła. Nie dość, że tą robinią szczeciniastą, która nadal kwitnie, więc nie chcę jej jeszcze ucinać. A potwornie się rozrosła, chyba razy dwa. I tu też innymi, na przykład też od porzeczki, liście ją zasłaniają. Także jakżeż ona biedna ma kwitnąć. Także tym samym kończę. I na dzień dzisiejszy, no to na pewno najlepiej chyba ocenić należy róże Lampion, bo tak jak wczoraj róże Dinki, za zapach również tą różę Cafe Facet, i tutaj te amarantowe róże Pink Forest Rose. Wszystkie mi się podobają. Nie mogę dać ścisłej jedynki. Ta Lovely Fairy też jest ładna. Jazz, nawet ta Amber Sun. Wszystkie mi się podobają. Pompeii, Margot Koster. Trudno mi powiedzieć. Być może nadal jedynkę trzeba by dać Lampionowi, dwójkę Dinki na przykład, trójkę Jazzowi i zakończę widokiem Jazzu, bo dzisiaj wygląda rzeczywiście spektakularnie, a te deszcze powodują, że czasami z dnia na dzień ten efekt się psuje. Także tych róż, no ile tam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, około 10, może troszkę więcej. No, ja na razie ciągle traktuję ogród jako poligon, bo jeżeli coś się sprawdzi, zawsze mogę tego dosadzić. Też do końca jeszcze nie czuję, która kwitnie w którym momencie, więc dlatego też te filmy będą mi służyły później do tego, żeby się cofnąć i później coś jeszcze skomponować, poprawić. Mam oczywiście jeszcze tu w donicach, tu przekwita Drift Ivory i już nie kwitnie Lola. Liczę na drugie kwitnienie. Była też żona poety, która tutaj, angielska róża, która... trzeba ją dalej ogłowić. I na tym skończę. Tu widać tę różę Jazz na tle hortensji Vanilla Fresh. Hortensje są w tym roku przeboskie. I życzę wszystkim dobrej środy.